Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części naszych szachowych zmagań. Tym razem kolejna część prostych matów. W pierwszej części jeśli jeszcze nie wiecie, był mat gońcem i skoczkiem. Bardzo spoko polecam. Tym razem dorobimy pewnie jak już widzieliście, dorobimy sobie gońca. Plan tutaj jest bardzo prosty. Nie ma doboru, tak jak w pierwszym przypadku tego, gdzie mamy, w który róg mamy zagonić wrogiego króla. Nawet nie musimy go zaganiać do rogu, jak zresztą sami zobaczycie. A samo zagonienie go na skraj szachownicy jest wybitnie proste. Auć... Przecież to jest tyremis. Przecież nie zamatuję dwoma taki samy, takimi samymi gońcami, ale lipa. O re, ty, to ja nie mogę z tej pozycji skorzystać. Dobra, w takim razie inny mat. Dobra. Dobrze, to już nie będę. Fajny wstęp nagrałem, to już nie będę robił tego jeszcze raz. Dorobimy sobie królową i oddamy gońca, i to będzie jednak mat samą królową, który nawiasem mówiąc jest banalny, ponieważ królowa sama w sobie jest w stanie spokojnie zagonić króla na bandę, po czym skończyć. W sensie skończyć z królem. Zasada jest prosta, najłatwiej jest zrobić to, czyli zagonić go na bandę, poprzez wykonywanie ruchów skoczkami. Wyobraźcie sobie, że to są dwa skoczki i one bardzo siebie lubią i lubią na siebie patrzeć. Zatem... Tak, skoczek. Skoczek. Skoczak. Skoczek. Skoczek. I tylko żebyście mi tutaj przypadkiem skoczka nie zagrali. <głos> <głos> Ponieważ to już jest właśnie to, co chcieliśmy osiągnąć. Jeśli tutaj wskoczycie swoim skoczkiem. No bo skoczki w ogóle się lubią, no to będzie pad. Uf. Niestety zremisowaliście wygraną grę. Yy, co trzeba zrobić w tej. O, to w ogóle tu już mi się analizuję. Myślałby kto. Yy, plan jest prosty. Musicie w tym momencie, zamiast yy, tym królem, tą królową tutaj, po prostu zajść na jedno z tych dwóch pól. Tak, żeby wasz król blokował te pola. Właściwie, te... no tak, to nawet też. Po czym królowa stąd matuje w ten sposób. A jeśli król jest tutaj, to także i w ten sposób. Prościzna. Mam nadzieję, że pomogłem. A co do mata z dwoma gońcami, no to za chwilę ustawię tą pozycję, żeby mieć to ponagrywane i może gdzieś tam kiedyś się też pojawi, ale <ścoughs> spoko. Dobrze, dziękuję Wam wszystkim za uwagę, życzę zdrowia, trzymajcie się.